Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rośliny drzewiaste znacząco wpływają na poprawę warunków środowiska człowieka. Do najważniejszych funkcji należą funkcje biologiczne, np. sanitarno-higieniczne, klimatyczne i biocenotyczne. Funkcje społeczne związane z działalnością rekreacyjną, dydaktyczną. Funkcje techniczne polegają na tym, że zadrzewienia chronią gleby przed erozją wietrzną i wodną na terenach rolniczych, stanowią umocnienia skarb, wydm, zwiększają bezpieczeństwo ruchu na trasach komunikacyjnych, stanowią osłony przeciwśnieżne, przeciwświetlne oraz przeciwwietrzne. Stosowane są w procesie rekultywacji terenów zdegradowanych, np. wysypisk odpadów komunalnych i poprzemysłowych, wyrobisk piasku czy żwiru. Ponadto rośliny drzewiaste pełnią funkcje przestrzenne, estetyczne i kompozycyjne w krajobrazie ze względu na osiągane rozmiary, długowieczność, walory dekoracyjne. Rośliny iglaste wysokie stosujemy przede wszystkim jako podstawowy element kompozycji stanowiący tło dla reszty roślin. Są to naturalne formy, między innymi jodły pospolitej, jodły koreańskiej, świerka serbskiego. Rośliny niższe uzupełniają całokształt kompozycji oraz wypełniają przerwy między roślinami wyższymi. Zestawienie roślin o różnych kształtach korony nadaje kompozycji ciekawą formę. Rośliny o koronie kolumnowej, stożkowej bądź rozłożystej wykorzystywane są najczęściej na nieformowane żywopłoty, ściany zieleni oraz tło dla reszty kompozycji. Mogą też stanowić pojedynczo lub w grupie dominantę w krajobrazie. Iglaki płożące mogą pełnić funkcję okrywową, stanowiąc doskonały zamiennik dla trawy w ogrodzie. Drzewa i krzewy o kształcie kulistym oraz o zwisających pędach pełnią z reguły rolę akcentów w kompozycji. Pojedyncze ich okazy lub zestawienia kilku roślin dają efekt różnorodności formy ogrodu. Atrakcyjnym akcentem kolorystycznym w kompozycjach mogą być odmiany o barwnych liściach oraz rośliny kwitnące. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.